Mieszkaniec Olesna twierdzi, że padł ofiarą błędu lekarskiego. Podczas operacji wstawiania stentów miało dojść do uszkodzenia nerwu. Czy zawinili lekarze? To mają zamiar wyjaśnić śledczy z opolskiej prokuratury, którzy czekają na opinię biegłego. Bartosz Sadliński. Hubert Gawlyta w czerwcu zeszłego roku poddał się planowanemu zabiegowi wstawienia stentu w tętnicy biodrowej. Był operowany w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Jak twierdzi, po zabiegu doszło do porażenia lewej ręki. Wróciłem do domu, to było ten sobota, była sobota na niedzielę, taki ból mnie chycił, że musiałem karetkę wzywać tu z Olesna, bo nie umiem z bólu wytrzymać. No leki, bo nie mogę, na razie nic nie biorę, no bo przeciwbólowo jak mnie mocniej chyci, to później najwyżej idę na sort. Pan Hubert był także u neurologa. Obecnie leczy się z powodu porażenia nerwu pośrodkowego. Jeśli leczenie nie pomoże, zostaje operacja. Musi pani pomagać mężowi wyręczać w obowiązkach? Tak. I węgiel przynieść, drzewo przynieść i jak ugotuję obiad, no to muszę pozmywać. Pan Hubert skierował sprawę do opolskiej prokuratury. Śledztwo zostało zawieszone w oczekiwaniu na opinię biegłego. Opinia ma zostać opracowana do września bieżącego roku. Wówczas też zostanie podjęta decyzja o podjęciu zawieszonego śledztwa, a w zależności od treści opinii podjęte zostaną dalsze czynności tego postępowania. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu czeka na wyjaśnienie sprawy, tłumacząc, że pacjent nie skierował roszczenia bezpośrednio do placówki, ale udał się od razu do prokuratury. Sprawa jest wyjaśniana przez prokuraturę. Na tym etapie możemy powiedzieć jedynie, że każde postępowanie medyczne dokumentujemy, a dokumentację, gdy zachodzi podejrzenie niepożądanego zdarzenia medycznego, udostępniamy na wniosek pacjenta, osób przez niego upoważnionych i uprawnionych służb. W przypadku błędów medycznych pacjenci mogą dochodzić roszczeń nie tylko na drodze karnej, ale także cywilnej, podkreśla adwokat Dariusz Mucha. Trzeba wykazać przed sądem związek przyczynowo-skutkowy, ale o charakterze takim obiektywnym, że ten błąd medyczny wynika ze zdarzenia medycznego. Co roku śledczy w Polsce badają ponad 5000 spraw, w których zachodzi podejrzenie popełnienia błędu medycznego. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski.